Szanowne panie, szanowni panowie, nazywam się Mateusz, aka Nieporadnik i witam w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy w Hearthstone'a. Gramy w Hearthstone'a karczemną bójkę, w której to Nefarian powstaje! Współpracuj ze znajomym, aby pokonać Nefariana. Ponownie! Anduin łączy siły z Morglem w nowej kooperacyjnej karczemnej bójce, standardowo pakiet kart klasycznych do wygrania w tejże bójce. Przystępujemy do gry! Grałem w tą bójkę raz, wygrałem tą bójkę raz i teraz spróbujemy ponownie dokonać tego niebywałego osiągnięcia. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Gramy albo Anduinem, albo Morglem. Osobiście niestety mam wrażenie, że Anduin ma więcej powera, w sensie więcej kontroli nad tym, co się dzieje. Zobaczycie za chwilę, dlaczego tak myślę. Póki co mamy drogie karty. To mi się nie podoba, wybierzemy sobie troszkę inne karty jednak. Chociaż ten gargulec, który się leczył, był całkiem niegłupi. To jest nie najgorsze, bo przeciwnik dostanie więcej kryształów many. Naszym wspólnym wrogiem jest Nefarian, który jest bossem, jak widać na załączonym obrazku. Nie może zostać wybrany jako cel zaklęć i wygrywa, jeśli pokona jednego z graczy oczywiście. My mamy po 30 punktów zdrowia, a gościu mi właśnie przyzwał wybuchową minę, która na początku mojej tury wybuchnie i zada 9 punktów obrażeń mojemu bohaterowi. Ja nie mam leczenia tyle, więc muszę korzystać z zdolności mojego przyjaciela. Oczywiście jego zdolność nie trafi tej miny, nie? Ja nie wiem, jak to jest. I zobaczcie, ja już mam 11 punktów obrażeń zadanych. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? To przecież to mój kubeczek. To mój kubeczek z wiewiórką jest. Taka piosenka. No lecz mnie mój przyjacielu Anduinie, bo naprawdę będzie ciężko. Inaczej. Na razie mam zupełnie bezużyteczne karty, ale tajemny golem. Proszę bardzo, kryształ dla pana. Gościu mam fajnych kilka kart w swojej talii. Między innymi stronnika, który... Właśnie tego stronnika. Kiedy tylko zostanie zdrowiony, przywraca tyle samo z punktów zdrowia mnie. Kiedy tylko zostanie zdrowiony, bohater przeciwnika. Dodajmy. Ja myślę, że ja chcę na tego ziomka rzucić to. Bo nie możemy pozwolić, żeby gościu zginął. Byłoby trochę szkoda. A ja zaraz dostanę kolejną dziewiątkę w twarz! Cudownie, po prostu cudownie. Ja piórkuję. Panie Anduin, bierz się pan do roboty. Anduin ma dużo kart pod tytułem zamień punkty zdrowia na punkty ataku u stronnika. Ma dużo buffów też. Przy czym no, faza Nefariana w pewnym momencie jest dosyć ciężka. Jest dosyć ciężka. Zastanawiam się, czy nie rzucić drugiego ducha przodków na tego ziomka. Okej, okay. Szkoda trochę, bo tego nie zabijesz. Wow, 9 twarz. Cudownie. Furię wichru nie, to poczekamy. Na razie zagramy to. Gość ma niestety też karty pod tytułem zadaj 4 punkty obrażeń każdemu z bohaterów, więc to może mnie zabić po prostu w tej turze. Siebie lecz! Ja. Ale by zlamił. Ale trochę kart by trzeba było zagrać. Oj, mój przyjaciel nie ma kart do zagrania. To niedobrze. To jest piękna karta. To jest też piękna karta. Same piękne karty. Dobra, przynajmniej ja nie dostałem. To jest też kuszące, ale poczekam, aż sobie gościu to ulepszy, bo ma też justycjariuszkę w swojej talii. Póki co zagramy sobie tego pana. A, przepraszam. Tego pana wyleczymy. I zaatakujemy za 6.
To musi urosnąć. To musi urosnąć bardzo dużo, bo Nefarian w pewnym momencie ma bardzo niefajne zaklęcie. Powiem tyle. Karty, karty, zagrywamy karty. Tego pana chcemy koniecznie ulepszać. Tak, no co się będziesz krępował? Nie pamiętam przy ilu punktach zrywa się kolejna faza załącza. Całkiem prawdopodobne, że przy 160. No to się okaże w pranie za chwilę. Tego powinien ulepszać chyba, ale okej. Zagramy tego pana. Zagramy sobie totem. I zaatakuję wpierw tym, bo nie wiem, czy się już załączy ta kolejna faza. Już się załącza ta kolejna faza. To trochę źle zrobiłem. Oto prawdziwa moc Nefariana! Bo teraz będzie niefajnie. Uwaga! Gość dostaje 5 punktów ataku. I postanowi zarać 4 do 6 punktów obrażeń. Wszystkim stronnikom. Ten niestety zginął, wszyscy zginęli. Wow, ten prawie zginął. To niedobrze, tego trzeba wyleczyć. Ale na szczęście ma wskrzeszenie. Za tyle dobrze. Jest! Pięknie, pięknie, pięknie. Teraz mogę to kopiować. Myślę, że się to opłaca. Żeby poleczyć wszystko, co... Nie! Ups! Czemu tak? To było dziwne zagranie. Ale okej. To jest też ciekawa karta. Co my chcemy zrobić? Ja myślę, że ja chcę mimo wszystko skopiować tą zdolność. Chyba, że... Tak, że on nie ma boskiej tarczy. Ta tropicielka nie ma boskiej tarczy, więc na razie robimy tak. Tak, i tu myślę, że zaatakuje. Czy może nie? Może gość ma leczenie? Może ma leczenie, poczekamy. Mógłbym zaatakować za 11, ale to mi się nie opłaca. Ja wolę go na maksa skoksić. Tropicielka smoków po prostu musi zostać skokszona. Dzień dobry. Sami karty graczy. Przy czym tylko karty w ręce. To jest zasadnicza różnica. To jest na pewno ciekawa karta, Scourgemeister. Niestety tylko jeden, więc to był słaby deal. Osobiście uważam. No ale okej. Mógłbym tego wyleczyć i zaatakować tymi wszystkimi trzema po odjęciu Scourgemeisterowi. Okej. Znowu? To nawet się nie nacieszyłem tymi kartami, no. Furia wichru. Okej, mamy dwie furie wichru teraz. Można by to było wykorzystać. Na razie tu wyleczymy tego pana. No i będzie ta furia wichru, no. Szkoda, że on ma tyle punktów zdrowia. Poczekajmy, zobaczymy co się stanie. Nic nie zrobił? O wow, to dziwne. Nie, tu. Tego powinien leczyć. To jest ważna ta. Ta karta też jest ważna. Ale nie wiem, czy ta nie jest ważniejsza. Po prostu. Ja muszę zabić mu tych stronników, ale oni poginą sami. Więc tylko się skupiamy na tym. A, trafiło go, no. Okej, to jest fajna karta. To jest fajna karta. Zrobimy to?
Ja się teraz nastawiam na to, że on będzie miał 30 punktów po stole w pewnym momencie te zadania. I na to sobie nie mogę pozwolić. Mógłbym zaatakować, ale nie chcę stracić tej pani. Ona jest zbyt drogocenna. Jeszcze by się przydało coś, co by dało jej boską tarczę. Musimy dojść do 30 punktów zdrowia u niej i wtedy będziemy mogli ze spokojem sobie działać. Uciekamy od krytycznych punktów zdrowia. Bardzo dobrze. Ale lecz mnie, panie. Lecz mnie, panie, koniecznie. Bo to będzie niewskazane, gdyby ta pani zginęła. Karty zagrywaj! Ulepszaj mi! Ulepszaj mi! Tropicielka smoków to jest nasza opcja na pokonanie Nefariana, który jest smokiem. Hello! O, to jest właśnie to cztery po twarzy, że tak powiem. Mógłbym zaatakować, ale to mi się w tej chwili nie opłaca po prostu. Bo mi zależy na tym, żeby on miał po prostu jak najwięcej punktów zdrowia. Tylko pytanie, co mam zrobić? Ja chcę zrobić skokszoną tropicielkę smoków. To jest mój cel. I gościu, nie wiem, czy to widzi, że ja chcę to zrobić. Tu trzeba rzucać karty. Mój przyjacielu Anduinie. Niech się Nefarian zamieni kartami. To ja podziałam wtedy. No w końcu się gościu zorientował. Ale źle to robi. Ja piórkuję. Przecież ma takie karty dobre. I leczenie jest po podwajaniu. O matko. No niestety. I teraz dam mu plus 2 plus 4. To nie stykło. Niestety. To nie stykło. Powinien podwajanie zdrowia rzucić na sam koniec. Dobra, ale teraz mam już na tyle dużego tego gościa, że mogę nim atakować. On po prostu jest przekokszony. więc mogę jeszcze dorzucić. No, myślę, że atakujemy. Tu nie mam co się bawić w tym momencie. Nie powiem tylko, czy on dostaje tarczę. Zaraz się okaże. Rozpoczyna się prawdziwa bitwa. I uwaga, 10 punktów ataku i będzie 30 po stole. Niestety. A, już ma tarczę, więc nie mogę atakować. To jest trochę przykre. Dlatego sobie wyleczę tylko tego ziomka. No nie mam co tego zagrywać na razie, bo to mi nic nie da. Ale zobaczycie, co się teraz stanie. Kapłanie, teraz światło. 30 po stole, on ma 30 punktów zdrowia więcej, ale tylko 10 punktów ataku, więc tego wyleczymy, atakujemy dwa razy i potem jeszcze dwa razy jest pozamiatany. A może nawet mi jedna tura wystarczy, czy ja jestem w stanie go dobić do 45 punktów ataku? Chyba nie. Chyba za mało, no chyba, że gościu jeszcze trochę porzuca kart. Ale mu się chyba właśnie mana skończyła. Niestety. Co nie zmienia faktu, że mamy tutaj dosyć mocno obsadzoną teraz tą kampanię. Kolejną furię wichru to nie mam co dawać temu przyjacielowi. To jest do załatwienia w dwie tury. Gdybym zagrał to i to, to jest plus 3. 37, 38, za mało, nie? Niestety. Ale to boli. Co mogę zrobić? No, nikt tu nie przeżyje tego. O, mogę zagrać to na tego. Żeby było. I to na tego. Żeby jeszcze tego gościa skoksić. Ale i tak bym nie zabił teraz po prostu Nefariana. Ale zabiję w następnej turze.
I o to chodziło. Także jak widzicie, na bójkę sposób jest taki, że trzeba skoksić jednego stronnika. I ten stronnik po prostu sam rozbija Nefariana. Gość jeszcze mi karty ukradnie. Jakbym miał na szczęście nie ma pogrzebania, bo wiem, ale jakbym miał pogrzebanie, to by było przykre. No i to nic nie robi. Praktycznie. Teraz jakbym był złośliwy, to mógłbym poddać grę, ale nie jestem złośliwy. Barum! Troszkę za późno, drogi Nefarianku. Tak właśnie wygrywa się karczemną bójkę kontra Nefarian, Anduin i Morgul. O, trzecie zwycięstwo, więc jeszcze 10 sztuk złota. Bardzo sympatycznie. I otworzymy sobie oczywiście pakiet kart na koniec. I zobaczmy, co w tym pakiecie kart. Jeszcze questa robię, a co tam? Jak szaleć, to szaleć. Okej, w pakiecie kart nie ma niestety szału, ale to tak już bywa w klasycznych pakietach kart. Co zrobić? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jak wy sobie poradziliście z Nefarianem. Czy też skoksiliście po prostu jednego stronnika, czy na przykład musieliście więcej niż jedno podejście wypróbować, żeby tego Nefariana pokonać, żeby dowiedzieć się, jakie są kolejne fazy tego bossa tak naprawdę. Bo ta niewiedza jednak przeszkadza trochę. Ja już teraz, ponieważ wiedziałem, czego się spodziewać, to też wiedziałem, że właśnie należy wykoksić jednego stronnika i w ten sposób Nefariana pokonać. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapkę w górę, subskrybować kanał i koniecznie, jak subskrybujecie kanał, to kliknąć dzwoneczek również tam obok tego przycisku subskrybowania, aby być na bieżąco z wszystkimi materiałami. Teraz powinno być ich troszkę więcej, była troszkę przerwa, a to dlatego, że na komputerze moim się obliczenia pewne robiły, które potrzebowałem do mojego doktoratu. No, taki mniej atrakcyjny temat, może kiedyś go poruszę. W tym odcinku to tyle, do usłyszenia następnym razem. Na razie!